Dzień dobry w nowym daily vlogu. Buongiorno, Max wrócił. Buongiorno. No, ale stracił głos. Se n'è andata la voce. Ieri ho fatto il concerto di canzoni. W samochodzie, przy otwartym oknie. No. I w takim stanie wrócił mi dzisiaj do domu, znaczy wczoraj do domu. O. Ale my dzisiaj mamy dużo planów. Za chwilę jedziemy spotkać się z moimi rodzicami, później musimy zrobić zakupy do lodówki, załatwić kilka rzeczy, a po południu widzę się z bardzo fajnym gościem, którego już dawno nie było na moim kanale, więc musicie koniecznie oglądać dzisiejszy vlog i myślę, że wieczorem spotkamy się też z naszymi znajomymi w jakiejś podobno nowej, fajnej knajpie, także czeka nas dzisiaj sporo do ogarnięcia, sporo atrakcji, ale ja życzę wam miłego oglądania. A my już wróciliśmy do domu i Max dzisiaj przygotowuje carbonarę. Zobaczcie, tutaj mamy pancetta, czyli bacon. Boczek. Tak, bekon, boczek. Boczek, cebula. Jajka, cebula, odrobina oliwy i duża ilość parmezanu. Makaron zaraz będziemy przygotowywać, a później do niego po prostu dodawać ten cały jajeczny sos. I gotowe! Smacznego! Dziękuję! Oh no, I gave my heart away, went a bit too far, so wrong. Oh no, open up my soul. Kochani, wspominałam wam, że będę mieć dzisiaj gościa specjalnego na moim kanale. Proszę, jest i Ania. Dzień dobry, witam was kochani bardzo serdecznie. Rzeczywiście sporo mnie nie było na twoim kanale, bo też sporo się nie widziałyśmy. Tak. Nie da się ukryć, słuchajcie, że Ania mieszka w Bydgoszczy, ja mieszkam w Warszawie i tak naprawdę nam nie po drodze. Ale jak zdarza się jakaś okazja, to zawsze staramy się mimo wszystko spotkać. No za każdym tak razem dzisiaj. Jak przyjeżdżam do Warszawy, to odzywam się do Anitki i zawsze znajduje dla mnie czas, także za to bardzo dziękuję. Ale... poczekaj, no. A powiem wam ciekawostkę, że nasz ostatni film nagrywałyśmy właśnie tutaj w tym hotelu. Tak, tak, bo jesteśmy w hotelu Okęcie. Tak, no tutaj i rzeczywiście ostatnio nagrywałyśmy filmy i na twój kanał i na mój kanał. Na twój kanał, dokładnie. Ale a powiem ci, że ja ostatnio nawet patrzyłam na ten film. Tak? No. Chciałam się poskarżyć, bo mówiłaś, że byłaś w Bydgoszczy, ale tylko jeden dzień i tak. Się rzeczywiście w Bydgoszczy nie spotkałyśmy. Słuchaj, przyznaję bez bicia, że rzeczywiście byłam w Bydgoszczy. To chyba było jakoś pod koniec września, o ile pamiętam dobrze. Ale słuchaj, ja cię przepraszam, ale ja wtedy pojechałam tak naprawdę z moją siostrą na jeden dzień, bo pojechałyśmy odwiedzić mojego zmarłego dziadka. I wiesz, po prostu chciałyśmy spędzić jak najwięcej czasu i z babcią, i z dziadkiem. I to tak się wydarzyło, że chyba pojechałyśmy w sobotę z samego rana, a wracałyśmy w niedzielę, więc wiesz, miałyśmy mało czasu, żeby się spotkać z rodziną. A ja mam bardzo dużą rodzinę w Bydgoszczy. A. Bardzo dużą, słuchajcie, naprawdę ogromną rodzinę, bo mam tam no moich kuzynów. No i jedną fajną koleżankę. Nawet więcej, ale Anię szczególnie. Tak, rzeczywiście to wyszło szybko, tak wiesz, wszystko na szybko. Ale obiecuję ci, że jak będziemy się wybierały z moją siostrą, a planujemy tak mniej więcej na początku wiosny, to się spotkamy w Bydgoszczy. No to już czekam, żebyśmy koniecznie się wreszcie zobaczyły w Bydgoszczy, bo nie wiem, jak my będziemy z W często przyjeżdżali do Warszawy. No rzadko przyjeżdżacie, ale mimo teraz ostatnio rzeczywiście rzadko przyjeżdżałam. Jak miałam tutaj moją najlepszą przyjaciółkę, to rzeczywiście przyjeżdżałam częściej, a teraz tak nam rzeczywiście rzadziej wychodzi, ale staram się zawsze wykorzystać tę okazję, żeby się spotkać z Anitką.
No ja też, jak tylko mogę i dlatego cieszę się, że dzisiaj nam się to udało. Już tak trochę siedzimy tutaj sobie. I siedzimy, obgadujemy. Słuchajcie, nabiłyśmy się bardzo dobrej, ja herbatki bardzo dobrej zimowej, tylko ma kawę. Tak, także rozmawiamy naprawdę o wszystkim, bo musimy się dzisiaj wygadać, ile to jest możliwe, a przed chwilą Ania mi zdradziła, że za jakieś pół godziny zacznie się wesele tutaj w hotelu, więc będzie głośno, więc tak, mamy chwilę. A ja się zastanawiam, jak my tu spędzimy noc z moim mężem, bo wesele chyba będzie słyszalne w całym hotelu, także chyba szykuje się niezła noc. Bijcie się na wesele. Mój mąż już mówił, bijmy się na to wesele, najlepiej na tym wyjdziemy. No słuchaj, pobawicie się, jest sobota, jest karnawał, czym problem? Ja nie widzę problemu. Rzeczywiście, no. racja. No dobra, słuchaj Aniu, to w takim razie my was zostawiamy, wracamy do naszych ploteczek. Cieszę się, że przyjechałaś, cieszę się, że pojawiłaś się na chwilkę, chociaż u mnie tutaj cieszę na kanale. Cieszę się bardzo, zawsze miło mi u ciebie gościć. No i my widzimy się za chwilę, bo zaraz będę musiała zmykać, więc mam jeszcze chwilę, żeby posiedzieć z Anią i wykorzystać to, więc do zobaczenia później. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa. I gdzie dzisiaj jemy? Jemy dzisiaj po grecku. Restauracja greku. Tak. Zamówiliśmy na przystawki te oto smażone kalmary, a później gdzie tutaj mamy tą pieczoną ośmiornicę i grillowany burger. No i oczywiście dla mnie będzie greckie piwko. Dobre było? Dobre. No, bardzo dobre. Ale szybko się skończyło. Słuchajcie, polecamy wam, tawerna grecka. No, tawerna Patris. Tawerna Patris. Tak dokładnie się nazywa. Ristorante greco. I znajduje się przy Stadionie Narodowym. W sumie niedaleko naszego domu. Smangia bene comunque. Dobrze, no. Tak, też mi smakowało. Było naprawdę dobre. Najedzeni, wracamy do domu. Tak, teraz wracamy, dlaczego jest futbol teraz? No tak, futbol. Zawsze ten futbol. A może jakiś film? No, oggi è sabato, sobotę, niedzielę. Oggi è sabato, zielony ekran. No dobrze, kochani, to żegnamy się z wami. Dziękujemy za waszą obecność. Następne razy dobiegamy. Do zobaczenia. Co? Le mule qua. Le mule. A chcesz spróbować następnym razem koce? Koce alla greca. Ale musimy sprawdzić, kiedy podają, bo one chyba nie są w stałej ofercie. Z tego, co ja kojarzę. No dobra. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Buziaki. Pa! Pa!